Cześć, witajcie. Pamiętacie Cześć. nasz film o bolcu w gniazdku, gdzie wyjaśniliśmy, co to jest bolec w gniazdku, po co on jest i w ogóle co z nim zrobić? A teraz jeszcze jedna kwestia związana z gniazdkami. Jakbym was zapytał, jakie napięcie jest w gniazdku, to co odpowiecie? Założę się, że wielu z was powie 220 V, bo tak jeszcze do niedawna było. Ci trochę bardziej świadomi powiedzą, że 230. A jak to jest naprawdę? Konradzie, powiedz, jak to jest naprawdę z tym napięciem. Jak pewnie wiemy, w gniazdku mamy napięcie zmienne, czyli sinusoidka taka sobie leci, jaka taka falka. I teraz uwaga. W najwyższym punkcie, czyli to tak zwane napięcie szczytowe, ta górka sinusoidy, to jest 325 V. Tak, dobrze słyszeliście, 325 V. Czyli od zera sobie to rośnie do 325, potem sobie to spada do zera, potem sobie idzie do minus 325, potem znowu do zera i tak sobie to, że tak powiem, faluje, tak? No to skąd się w takim razie, powiedz mi, bierze to nominalne 230, bo jak sobie nawet weźmiemy jakąś wtyczuszkę, no to tu mamy napisane, a pracuje na tam napięciu 110, jak w Stanach, czy u nas tam 230, 240 max. To co ty mi to gadasz o 300? No, widzisz, 325 nawet. No. Konkretnie to jest 230 razy pierwiastek z dwóch. To sobie możecie to wymnożyć. No to jest 325 tam z dosyć dobrą dokładnością. Zakładając oczywiście, że mamy te nominalne napięcie, bo wiadomo, że może być trochę więcej albo trochę mniej. Ale co to jest to 230? 230 to jest tak zwane napięcie skuteczne. I to jest taka dziwna konstrukcja, że gdybyśmy zamiast prądu zmiennego wpuścili tam prąd stały o napięciu 230 V, to uzyskalibyśmy taką samą moc, jak z tego napięcia zmiennego. Taka kombinacja. Czyli tak naprawdę nie chodzi o napięcie, tylko bardziej o moc. W zasadzie tak, tak. To znaczy napięcie skuteczne jakby określamy przy pomocy mocy. To znaczy, gdyby tam było napięcie stałe i ono miało 230 V, to mielibyśmy sumarycznie taką samą moc, jak z tych tam 325 zmiennego. I dlatego używamy określenia 230 V, a nie 325. Dlaczego? No bo nie, tak. Bo tak, bo tak. I myślę, że temat, dlaczego w ogóle używamy prądu zmiennego zamiast stałego, to jest już na osobny film, ale o tym też wam kiedyś opowiemy. A na razie, no to co? Zaskoczeni? E? No właśnie, zaskoczeni, nie? No to cóż. Do zobaczenia w kolejnych krótkich filmikach, którymi znowu was, myślę, mam nadzieję, zaskoczymy. Cześć! Cześć!